ciężko może być. Patrz to. Dzisiaj Shankton State Pen. Live. Ale skin dalej ten sam. Czy możesz być policjantem, Kuenku? Ta. Weź mnie, dobra. Dobra, Quinto, masz. To ty. Będziesz moim kolegą. Midgar, dzięki za sub. Taki manik widz. Dobra. Dam podło... A, bo dam bez. Kondziu. Dobra. Ksicref? O właśnie, Ksicref. Ty mówiłeś, że jest seksizm. Masz. Jesteś. Widzicie? Kurde, jak to było? Ar. Tak? Dobra, Patrygiusz, ty będziesz tym kolegą. Czekaj, nie wiem, czy dobrze twój nick napisałem. Ja nie wiem, czy dobrze napisałem twój nick. Masz, dziadu. Masz, Draco, będziesz tym. Dobra, Mario. Skittles, sorry, jak te cukierki. Dziki mi raz. Dobra, jesteś dziadem. Policjantem chcesz być? Sorry, Mario, dobra. Mario. Ta Blackbird też nie będzie policjantem. Dobra, farmakak. W SSPX-a jesteś i luj. Czekaj, Mario. Dobra, Amy'ego jeszcze zrobimy. I Feniksa, niech będą moderatorzy. Niech będzie. Regal. Dobra. Soszek, proszę bardzo. O, Flapa jeszcze dać do więzienia, masz rację. Dobra, Plucki. Dobra, masz. Niech będzie. Ciebie będzie łatwo oszukać. Dobra, masz gazet, ciesz się. Będziesz policjantem. Dobra, jesteśmy. Witamy w Shankton State Pen. Odkąd jesteśmy tu... Jestem tu strażnikiem, mieliśmy kilka śmiałych ucieczek, ale szybko wyłapaliśmy zbiegów i przykładnie ich ukaraliśmy. Jeśli zapomnisz o którejkolwiek z obowiązujących tutaj zasad, to pałki strażników z przyjemnością ci o niej przypomną. Ta? Śmieciu? Nie strasz tak. Co my mamy na start? Grzebień? Brać grzebień na start? Ale nie, na razie może... Przechadzka po więzieniu. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Kamera! O, w dupę. Kamery tu są. Czy też za bardzo lubiłem zwierzęta, że tu trafiłem? Co ty piszesz? Co innego? Dobra, nieważne. Da się zalepić kamerę? Dobra. Kłęku, co ty pieprzysz tyle godzin? Jak komuś doceli się w pieprze, jak się na mnie patrzy kamera, to jest lipa? Trzeba to szybko sprawdzić. Wezmę książkę, bo pewnie będą mi chcieli zara. A jest pasta do zębów. Czekaj, przetestuję ją. A, no, działa. Aha, i ona teraz się na mnie gapi. Uj. No już idę, zamknij pysk. Ale duża ta stołówka. No daj mi tego. Dobra, na razie oglądajmy te więzienia. Nie no, już spada to, zobacz. Ale zobacz, jaki gruby mur jest w ogóle. Żeby uciec, trzeba będzie jakiś słaby punkt znaleźć. Na stołówkę w ogóle jest bramka. Aha, tu jest do każdego pomieszczenia jest bramka. Ja nie chcę pracować! Przejdę się w tym czasie po więzieniu, jak mi wypieprzą z roboty. Siłownia. Okej. Jaki mur? A ciekawe, ty, a czy pod takim murem da się przekopać? Bo pod siatką elektryczną się nie dało, ale może pod murem by się dało, co? Tak to byśmy mieli oro. Chyba, że my byśmy taki dłuższy tunel w tym razem spróbowali. Mur trzeba pod tym rozpieprzyć, no ale to wiesz, no, mur jest łatwo kill-offem. Tutaj byśmy się zatrudnili.
Tylko ninja tu robi. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Bez jodału na Goliborze. Dzięki, Pesio. 5 złotych. Po co uciekasz, jak ty taki ortgezy za kilka dni wyjdziesz z siebie? Co to jest? Odwiedziny tu są! O chłopie! Ciekawe. Ty, jakby tu? Tą siatkę przeciąć, to aż ucieczkę z bomby? W nocy tu przybiec, przeciąć tą siatkę. Ty, ale tutaj. Ej, fajne miejsce! Da się to przenieść? A, nie da się tego przenosić. Ty, a jakby da się przez szafkę niszczyć ścianę? Jakby tutaj zniszczyć ścianę, wejść tu, zniszczyć tu i uciec. Nie da się. Dobra, wypieprzyj mnie z roboty, Luisy. Znaczy, kurde, bo to jest małe pomieszczenie. Nie ma jak ukryć, da się jakoś... Chyba, żebyśmy rozkopywali i potem ziemią zakopywali najwyżej. Tutaj spoko miejsce jest. Pytanie, jak często się tu kręcą strażnicy. Czemu jest generator za kamery? Kurde, apel jest! Ja pierdzielę! Chłopie, już jest lipa. Będzie lipa. Już jest lipa pierwszego dnia. Zdążę? Ja pierdzielę. Już pierwszego dnia mi kości stare połamali. Tutaj przez te da się przenosić folią, ale folia plus co, żeby zrobić worek na tą kontrabandę? To ty mnie, Amy, zbiłeś? Dobra, farciku pieprzony. Cię dzisiaj, chłopie, zadźgam. W tej grze mam na myśli oczywiście. Ja tylko o tej grze mówię. Jak coś. No ja o tej grze mówię tylko dzisiaj. Cały stream jest RP. Ty, a jakbyśmy się zatrudnili... Aha, tu jest kamera. Nie, tu jest lipne miejsce. Ale tam, jak jest ten tartak, czy tam to z tymi drzewami, tartak, co ja pierwszy, nie wiem co to jest za miejsce. Się drzewo nosi i luj. Tu kamery nie ma. Tylko, no długą tą byśmy musieli, zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A co dwie kratki trzeba stawiać, to gówno. Co dwie kratki trzeba stawiać tą podporę. No co jest? Puść mnie, no! Coś w typu jednymi drzwiami da wejść z tego więzienia? Nieskończoność drewna w tej robocie. No i to jest plus. Ja chyba tak zrobię w tej części, w tym więzieniu. Że się zatrudnimy tam. I po prostu w czasie pracy coś tam popracujemy i będziemy kopać. Co o tym myślicie? Kurde, przecież tego nie wyniosę. Bo jest bramka. Zgarną mnie. Dobra, może trochę questów poróbmy, ale myślę, że tak, że to jest spoko taktyka. The Escapist 2 też zagrawa, ale pewnie jakiś czas po jedynce. Żeby ciągle w to samo nie grać. W sensie nie wiem, czym się różnią te części, ale ok. Ja pierwszy raz w życiu tą grę gram i ją widzę na oczy. Od wczoraj. Siły też mam. Jest duża różnica.
Co jak policjant wejdę, jak będę kopał? No chyba będziemy wychodzić co jakiś czas i zerkać. Bo jak mnie złapią na tym, to oni mi zakopią cały ten i lipa i cały ten czas na marne pójdzie. Tylko że czy oni tam wchodzą do tego miejsca pracy? O Draco! Kurde, nie wyniosę stąd nic! Nie wyniosę stąd nic, to jest problem, muszę ten worek, muszę tą folię mieć. Dobra, jak się tam ten worek robi, widzowie? Co jest? Z folii i czego jeszcze? Taśma, okej. Odłożę parę rzeczy. Te rzeczy na potem, a jeszcze przetestuję tą. A no! Fajne działa, tylko 50% pasji poszło. Dobra, Draspi, co tam masz? Czekaj, a po co ja ci te rzeczy kradnę, to ja nie wiem. Dobra, schowam sobie pastę. Useless rzeczy ja na razie noszę. Pierwsze więzienie, już wczoraj dwa zrobiliśmy więzienia. Buninodzik za 2 miesiące. Wszystkie łatwe więzienia wczoraj zrobiliśmy. Dziki Miraz, dawaj itemy. Talia karty mogą chcieć. Do questa, zaraz porobimy. Kurde. Z nimi się zajmij. Bruda się pieprzony, Feniks ci zapieprzył. Zaniosę se to na potem. Jakby były jakieś porachunki na korytarzu, to już będziemy mieli. Po co ja przepychaczkę wziąłem? Nie wiem. Dobra, questy poróbmy trochę. Moje rzeczy znikają. Na przykład wczoraj gra Worms, a dzisiaj... Dobra, oficer Feniks. Daj, ale na razie to trzeba poćwiczyć. Kiedy RL Craft Hardcore? Nie no, na Hardcore nie będzie, ale ogólnie spoko. Tak, Draco, no. Kurde, serio, musimy zrobić tak. Poćwiczmy trochę, zaróbmy jakieś sensowne pieniądze i zaraz się zatrudnimy u tego, w tym z drewnem, żeby w ogóle zobaczyć, jak ta praca wygląda. I przy okazji będziemy mieli, wiecie, już tego slota. Tylko tam ktoś pracuje, nie wiem, czy ja muszę go jakoś pobić? W czasie pracy, żeby on nie dotarł do niej? Żeby go zwolnili? Bo nie wiem jak tego. Tak? Inta więcej? No zaraz sobie tego nabijemy. Jeszcze nie wiem gdzie to się nabija. No tak, Barteox. Tylko, że ja w tej... W tym więzieniu będę się kopał w czasie pracy. Trochę popracuję, a trochę pouciekamy. Wiesz o co chodzi? Jak masz broń w ręku, to nie piszczą bramki? Co ty gadasz? Bez sensu to by było. Mogę przetestować, bo i tak nic nie mam jeszcze. Idę zrobić test. Tylko po apelu. Jeżeli tak, to spoko bym mógł z baseballem chodzić. Chociaż żal mi go trochę zmarnować. On ma ile DMG? 4x5 czy 3x5? Weźmy questy. Prysznice wcześniej czy później nastąpi, zwróć uwagę. Jasne, jasne. Siedziłem tego parszywego co dzieje od kilku dni. Kogo? Kiedy? Śniadanie, dobra. Zaraz odwrócę uwagę na śniadaniu.
Oficer Maciuś 2009 jest gorszy niż tutejsi oszuści, ta? Zarąb perma w pierwsze. O, drewienko za dyszkę. Ale my potrzebujemy 1 kilo i same łopaty, same łopaty. Ale no nie mam siana, ale ogólnie tak. Blacha, pilniki. Dwa pilniki wystarczą chyba na dwa. 2 kilofy myślę będą wystarczające do tej pracy. 2 kilofy. A podpory to z drewna się robi podobno. Ale nie wiem jak. 2 drewna chyba, czy coś takiego. Dobra, na śniadaniu odwrócę uwagę i sprawdzę, czy będzie ten. A no, jak mam w ręku, to nie wykrywa bramka, spoko. Spokój. Ja pierdzielę, jeszcze mnie goni, kłęku. O, lipa już. Będą strzelać? Dobra, pierdź. $4 tylko straciliśmy. Czekaj, na prysznicach jeszcze miałem zwrócić uwagę. Dobra, zaróbmy na razie jakieś sensowne siano. A w pracy się w ogóle zarabia pieniądze, czy co tam się robi? Czy tylko pracujesz, żeby mieć fajny punkt do ucieczki? Tak, dobra, dobra. $100 za godzinę, ta? To po co ja wychodzić na wolność? Dobra, na razie poćwicz. A, jeszcze zobaczmy, kto tam pracuje w tym miejscu, co ja go chcę w ten. Ninja Kawasaki, pamiętajcie, ninja pracuje w tym miejscu, co my chcemy. Także jutro walimy go na łeb, żeby stracił pracę i ją przejmiemy. To ja muszę go godzinę chyba przytrzymać. Godzinę czasu. Aha. Czy ile trwa praca, czy 2 godziny? O chłopie, ja będę musiał 2 godziny mu tego? Rzepkę w kolanie przetrącać? No dobra. No teraz nie mogę chyba tam wejść, jak on jest już w tej pracy. Kurde, ale ciężkie to będzie, bo muszę... Dobra, będziemy tam pracować, to zobaczymy, jak często policjanci, w sensie strażnicy tam przychodzą, bo jestem ciekawy. Bo jak często, to ja nie wiem, czy to jest dobry plan do ucieczki. Niby spoko slot, ale jest w takim miejscu, że dużo ludzi się kręci. To już lepszy był ten na max na lewo przy murze. O, sorry. Czekaj, prysznice były. O, na prysznicach kogoś miałem lać, to przy okazji. I tak tam pójdziemy. A gdzie się tu inta ćwiczy? Na tej? Najlepiej jest tam max lewo, gdzie byłem. Zaraz się przejdziemy jeszcze raz to zerknąć. Teraz kogoś pobiję, żeby odwrócić uwagę, bo chyba teraz prysznice będą, czy obiad wcześniej? Nie, 3 godziny trwa praca. 3 godziny praca trwa aż. 3 godziny ninja będę musiał lać. W sensie, podobno na noc zamykają drzwi, więc ten klucz jakbym miał to spoko. Ale ja w teorii mogę w dzień spróbować na spokojnie kopać. Jakbyśmy mieli łopatę, to szybko to pójdzie. Apel, biegnę, biegnę. Zaraz lipa będzie. No jestem, jest. Xistref, który ukradł mi gra Wormsy, pokazywał. Jasne, na pieprze. Kiedy? Kolacja? Dobra, czekajcie. To muszę tak, odwrócić uwagę. Prysznicę i kolację. Dobra. Nakopiesz babce w więzieniu? No co? No za $25, chłopie. Ja wszystko zrobię za $25. Wszystko. Niedługo muszę wyświecić po prostu pod stryjem takie coś. Wszystko zrobię za $25 i luj. Ty, a jakbym... Ej, ja mam plan. Ninja, możemy zrobić tak, słuchajcie. Zniszczy ścianę widelcem w którymś miejscu. Napieprzę go. Wpieprzę go tam w ścianę i zamuruję go. I nie wyjdzie. I wtedy nie będę musiał go ciągle bić przed pracą. Ma to sens?
To jest jako łopata, nie? To już mamy taką częściową łopatę. Teraz będzie chyba tan. Prysznice. Kurde, no tych prysznicy coś nie ma. A nie, oni są po ćwiczeniach. To poćwiczmy my też trochę, żeby kłeściki po tym robić. Gdzie mnie snajper zajmie? W którym miejscu? Nie, jakbym gdzieś tutaj? W sensie w jakimś pomieszczeniu bez kamer. Ale ja nie muszę wyłączać generatora. Tu nie ma po co wyłączać generatora. Generator jest na kamery tylko chyba. Tu nie ma elektrycznej siatki. No tak, właśnie wiem. W sensie nie, ja łopaty tam. A nie, będę miał tą. Czekaj, kolacja, tu miałem kogoś lać. Kiedy były prysznice? Puść mnie w dupę. Czemu mnie gonicie? To nie ja. No to nie ja! Teraz on ćwiczy. No to prawda, deszcz, to prawda. Dachem się dało uciec nawet? Co ty gadasz? Teraz będzie prysznic. Tylko ja mam dużo tego. $50 dopiero. Krzyczy chłopie, napijeszalą to. Dobra. Odwrócić uwagę muszę na prysznicach znowu teraz. Za to też będzie sianko. No ja nic nie zrobiłem! Dobra, jest siano. $80 mamy. Trzeba na spokojnie, chociaż to miejsce Max Lewo też się wydaje ciekawe do ucieczki zamiast tej pracy. Nie wiem po co ja atrament kradnę, chłopie, już jest useless. Czas wolny. Może pozaglądajmy ludziom do tych. Coś śmierdzi ciekawe. Nic nie mają. Te lekarstwa czasem chcą na questa, to wezmę. Ciuchy przefarbować można też. Ale co daje przefarbowanie ciuchów? 4/5 to ma, ty! Mocny jest baseball! Jest folia. Folia i co? I taśma, tak? Co ty mówisz, Drasip? To ty masz literówkę w swoim niku, nie ja w twoim. Taka prawda. Fuck. Folię. Taśmy jeszcze chcę zdobyć. Pilniki jakieś. Z atramentu da się zrobić mundur. Ale mundur nie jest aż taki trudny do zdobycia. Nie jest za głośno ta gra? Nie jest okej. Okay. U mnie jest za głośno. Kurde, mi się już o pilnik. Co za skam. Szybko, bo się dzień kończy. Zobacz to.
dziewczyneczka. Ty! Ale to za długo by zajęło, tak pomyślałem, że wkopać się w ścianę z celi, zakryć ją plakatem, tylko ile by to czasu zajęło. Ty, się mega długo by to zajęło. To może w jakimś trudniejszym więzieniu, jak już serio będzie taka porypana trudność tego. Świeca. No jakby 10 minut to zajęło, co ty gadasz? W ścianę się wbić, potem zapieprzać. Czekaj. Kurde, ile inta to wymaga. Idę odłożyć rzeczy, bo zaraz będzie apel. Aha, jeszcze mi mogą najazd zrobić. Czekaj, tu było. 5 minut by zajęło taki długi korytarz, który ja bym chciał zrobić? Tylko 5 minut? Czemu ja mam jakieś useless w dupę itemy w swoim tym? Dobra, na apel idę, bo zaraz lipa będzie. Skleić folię trzeba być waveheadem, no. Zaraz pójdziemy się douczyć. Pytanie, czy my chcemy teraz ninja walić na łeb, żeby robotę stracił? O, udało się. Ej, rzeczywiście, możemy też górą. Tylko jak górę zakryć, żeby się nie skapnęli, że ja ją robię? Bo zawsze ogarniali to. Ty, wpieprzyć dziurę w ścianie. Da się plakatem zakryć taką ścianę? Tutaj? Tutaj w ścianę się wpieprzyć. Ty, jakbyśmy w nocy kopali. Tu na górę i patrzcie tam. Tutaj. I tam byśmy sobie poszli. Ty, ciekawe. Dużo opcji jest ciekawych. Trzeba to serio pomyśleć. Co tu zrobić? Tu na noc z celi w ogóle nie można wychodzić. Czekaj, mam useless itemów dużo. Daj to. Przydałoby się jakoś ten. Dobra, do spania. Chyba, że serio, rozpieprzymy tą ścianę widelcami. Dobra, spróbujmy ten plakat zrobić może. Jest plakat. Tylko jak to działa? Jak ja zniszczę ścianę, to w puste miejsce dajesz ten? Plakat? W puste miejsce ściany? Czy jak to jest? Tak, dobra. O kurde, apel. Dobra, to zróbmy tak. Teraz widelce weźmy. Dobra, zmieńmy trochę plan na testa. Zobaczymy, jak to odda. Ninja w ścianie? No, nie wiem, czy jest teraz sens. Trochę zmieńmy plan. Ja bym chętnie rozpieprzył tą ścianę, wlazł na górę, zobaczył, co tam jest. A i pytanie mam, jak się niszczy te kawałki w wentylatorze, tutaj, to, czym to się niszczy? Pilnikiem? Nożycami to można? Ta? A, to easy. Nie, ja tego nożem nie mogłem, co wy gadacie? Ja próbowałem to nożem robić wtedy. A to górne da się, ale te kraty... Czym się niszczy te kraty? Może pilnikiem? Wypieprzaj. Regal, zaczartuję. Chodź tu. Dobra. Luj z tym. Czekaj, tyle wystarczy widelce, nie? Plakat damy, zobaczymy, co się stanie. Dobra. To jest nasz dzień testowy. Wchodzimy za ścianę.
A czekaj, ja mam tego. Tam są dwie skrzynki w ogóle. Kończu, co ja tu robię? Gdzie to jest? A tutaj. Zakryć ścianę chcę. Kurde. Dobra, kopiemy. Dzięki, Limak. Wejdziemy tutaj po tej drabinie. Ciekawie, co tam jest. W tej ścianie też można niby itemy poukładać. Oni tu mają w ogóle wejście jakieś. Mocne ściany, chłopieje widelce niższe. Dobra, poszedł. Nie wiem, czy widzą, czy nie, tak na spokojnie. Ja mam plakat, dam plakat tu miejsce. Idź. No kurde, co zmęczony jesteś. Już zmęczony. Pozdrawiam dla wszystkich betoniarzy. Też pozdrawiam. 4. Łóżko, ale w łóżku się wolniej regeneruje. Ty, może to serio oddać? Ciekawy jestem, jak ten plakat zadziała. Tylko nie możemy dał uwagi tak na przeszukanie nam robią. Ja pierdzielę szybko. Jestem. Wszystko na sobie trzymam. Jakby teraz bramkę wlazł, mi do żywocie wpije, czyli... A Kondziu chciał pomóc. Bije się pod celą, że... O, zobacz. Aha, zgarnęli ten. Zgarnęli koce. Dawaj pilnik. Ty, a plakat zgarną, jak mi wejdą do tego? Nie, plakat jest legalny. To mi go nie zgarną, nie? To koce ja muszę zabrać teraz znowu. Ja muszę znowu koce pozyskać. A co jak się koce skończą ogólnie? Co się wtedy dzieje? Resetują się na następny dzień? A, dobra. Dobra, jak mieliśmy teraz przeszukanie, to troszeczkę powinien być spokój chyba, nie? O, ja pierdzielę, wszystko stracone. Ty widz napisał, że nie widzę, mu uwierzyłem. Ostatni raz widzowi zaufałem. W swoim marnym życiu. Ja pierdzielę, udało się. Ej! A, dobra.
Ej, mogę go tu odłożyć i go nie zabiorą? Czy zabiorą go? Idź na kolację, masz 80. No w sumie rację. Masz rację, masz rację. Ja pierdziele. Pieprzę do kibla cegłę. Może tu nie przyjdą. Muszę iść na ćwiczenia, tylko niech spadnie do 90. Bo będzie lipa. Bo zaraz będzie lipa, chłopie, muszę biec. Ja pierdzielę. Jestem, jestem. Słuchaj. Nie, ja nie chcę spuszczać tej cegły. Niech se będzie. Mogę ją wyrzucić tam za murem zara. Dobra, chwilę pochodźmy z nimi, bo będzie lipa, serio. Teraz i tak będzie czas wolny. Na górze wejdę zaraz na drabinę. Tam zostawiać? W sumie masz rację, chyba lepsze miejsce. Mam nadzieję, że to nie znika potem. Nie, kur... Starczy ci, nie? Ja pierdzielę, jakie RNG. Jaki fart pieprzony. Chłopie. O ja pierdzielę, jak? Czym? To się da otworzyć. A kilofem bym mógł, rację. Jak kluczem? Ale jakimkolwiek ze strażnika? Pomarańczowy, aha, bo są różne rodzaje. Tu jest czerwony, tak? Tu pomarańczowy. Czyli, dobra, ale jak się ten odlew robi? Ja muszę jakoś zrobić technologię na to. Chciałem to u góry ukryć. Spoko, spoko. Plastik roztopiony, czyli co zapalniczkę? Jak plastik? Mydło, zapalniczka i klucz. I wtedy masz klucz z mydła w dupę? Zapalniczka, szczoteczka. No ale odcisk klucza jakoś muszę zrobić, żeby wiedzieć formę na klucz, z czego się robi. Kurde! Weź daj Black Blue link do tego gówna, co wczoraj mi wysyłałeś. To będzie najprościej. W sensie i tak będę widzów pytał 50 razy. No nie, czekaj, to rapel. No ale w czym zrobić odcisk? W mydle mogę zrobić odcisk? Ninja, chyba zmieniamy plan, wiesz? Za suba nie podziękowałem? Dzięki Michu za 9 miesięcy. Witam, to już 9 lat, kiedy będzie GTA SA i The Forest Nighty. A dziękuję też Limak za 10 miesięcy. Sorry, witam Giga Cox. Witam, witam. Siemano. Kto ma ten najazd? Dobra, na pewno nie ja. Talk kosmetyczny i pasta to gówno, w którym robisz odcisk. Dobra, to musimy iść trochę inta zwiększyć. Ja miałem chyba te dwie rzeczy. Mam pastę. Ten talk gdzieś widziałem. O, dzięki Xicref. Ale jak się to... Jezus Maria.
Ja tu nie znajdę, tu jest za dużo rzeczy, żeby szukać. Ja już wolę widzów pytać jednak. Witam cię, Dekon. Siema, Gierczak. Macie przyjaciół, tak? Siema, siema, widzę. Dobra, opanuj się. Ty, nie wiem, czy trochę questów nie porobić na siano i trochę poćwiczyć. Może poćwiczmy teraz troszeczkę, powykonujmy questy, dobra. O, Feniksa już dwa questy są na niego. A komu? Toert, dobra. Pięć questów. Toerta to mogę naklepać, chłopie, bez problemu. No idźcie stąd, bo chcę przeszukać go. Cześć, ile to ma DMG? To ma dobre DMG? A nie, ja tego sobie nie wyniosłem. Nie wyniósłbym z tego, bo mam baseballa w ręku. Feniksa muszę znaleźć. Dwa questy mam na niego, tylko poza kamerami go muszę zlać. Ej, mi tu idzie. Kto tam szedł? Przestańcie wchodzić w siebie. Pieprzony w dupę. Przestań w siebie wchodzić. O, tu się uczysz. Flap. Dobra, zaraz dopadniemy Feniksa. Masz rację, Maroj, ale jakbym go niósł, to by go zauważyli, no. Zara Inta się nauczę, bo i tak potrzebuję. Poróbmy parę questów. Ja mam sporo siły. Także raczej te questy powinny być easy. Feniksa raczej poskładam baseballem. Gdzie jest Toert? A Xycerf też miałem zbić. $20. Zara ogarniemy. Lucek pracuje. Jest Feniks. O kurde ty. Co ty pieprzysz? Pieprzony Feniks, ty. Jaki on jest tanki. Dobra, tu są mocniejsi policjanci niż w tej, niż w pierwszej mapie. Tam byli na hita. A tu baseballem mu po nogach, a on nic. Chociaż też ja siły mam mało, ja mam tylko połowę. Prawie go pokonałem. Jakby trochę więcej siły było, to bym go złożył, nie? Tylko baseballa teraz już nie mam. Kurde w dupę. Zara, włosem to zrobię, no. Klej. Na co jest klej potrzebny? Do wciągania? A do wąchania? Ale może być i do tego, i do tego. Dobra, to Erta tak to połamę i luj. Jego powinienem połamać. Gdzie on w dupa jest?
Cicerów też muszę zlać. Lucek, Drako, Farmaka, Kondzio, Wojo. Gdzie w dupę są? Wszyscy w robocie i czas wolny ten. Kurde, no! Czekolada, kubek i co? I zapalniczkę i oblej strażnika? Co mu się stanie? Kurde, siły nie mam, żeby bić ludzi! $20 czeka na mnie od 2 dni. Spłonie od czekolady? Co ty pieprzysz? Jednorazowa brońca na hita. Co oni tacy tanki? Jest Xycref. Ale tutaj nie mogę bić. Mario też nie chce na razie lać, bo to za ciężkość tych oficerów bija. Farmakak. Za $15 tylko? W dupę. Pilnik. Chyba kupię na potem, ale taśmę też potrzebuję. Obydwie te rzeczy chyba kupię. A nie, ja sąd nie wyjdę. Co ja robię? Ty bym nie wyszedł sąd. Robię to, co widz nakazał. Kurde, nie da się tego. Luj, na pałę. Ja pierdziele, dobra, ukryć się muszę. Chłopie, nie wiedziałem, że do 100 wyskacze. Kurde, czas na ćwiczenia. Ja tam nie mogę iść. Idę to odłożyć. I baseballa też chyba odłożę. Dobra, możecie mnie bić. Zapraszam. To mnie zbiją na prysznicach chyba, czy nie? Zależy, ile będą miał tego. Ja pierdziele, będą mnie lać? Ja pierdziele, błagam was. Nie bijcie, no proszę! Pieprzeni moderatorzy, zapieprzeńcy. Pieprzyć was, za Raul Mod Al robię. Rozpieprzeni oni są. Ile TikTok jest trwało? Jest 3 godziny. No i zaraz mi znowu podskoczy to ściarwo. Nie wskoczyło. Czas wolny. Ja muszę ćwiczyć, żeby ludzi napieprzać. Zostaw mnie w spokoju. Fajse. Serio rozpieprzę łeb. Siło mi się, że dałeś giga nagrody za punkty kanały, ale niestety to był tylko sen. No, w realu to co najwyżej mogę za to dać pokazanie dupy do kamerki, ale to by kosztowało tak z 5 punktów, nie? Żeby nie było tanio. Może być? Za 1000 zł możesz nawet donate'a dać. Przemyślę tę ofertę. Dobra, ty, ile tej siły ja potrzebuję? Już chyba inta będziemy lecieć. I
Poczekaj, bo jak my Feniksa będziemy brali i ładowali go, to może już przygotujmy w tym czasie to gówno. Czyli mydło, czekaj, w czym ja mogę ten odlew zrobić? To było klej i co? Jakiś talk, tak? Dobra, znajdziemy to zara. Ale spieprzaj. Musicie tak łazić? Pieprzony w dupę parchy. Ja pierdzielę, no. Masz tu resztki. Dzięki Beziu za resztki. Ja nie mogę iść na ten. Ja nie mogę iść na apel. A wtedy posiłki wezwą. To już chyba lepiej dać się pobić. Loj, no muszę chyba. Loj z tym. Aha! Ja jeszcze tam muszę dobyć znowu. Ty no... Ale nic nie straciłem. Niby nic nie straciłem, ale jednocześnie jest lipa. Widzę jakiś pisał, że jak będziesz robił misję i liftował dla jakiegoś więźnia, to on będzie ci pomagał? Napieprze ci innych, ta? Masz ode mnie te resztki. Dzięki Harry z Tybetu za resztki. Ja chętnie resztki przyjmę, dzięki. Pieprze ty. Draspi, masz jakiś konkretny item? Pójdę tutaj szybko. Muszę zdobyć to gówno, ten talk. Bo ja tak to Feniksa... I czekajcie, wtedy zrobię ten item. Zrobię odlew i potem będę musiał mieć zapalniczkę. Pilnik. I potem muszę mieć zapalniczkę. I grzebień, tak? Czy co to było? Cele ci przeszukują. Krem do golenia jest, a z tego nie można zrobić? Jest zapalniczka. Łazi dużo. Cokolwiek plastikowego wystarczy. Tylko gdzie jest to gówno? A ja nie mam slotów. Pośpiesz się, nie. Ucz się, no nabiłem trochę tego. Znaczy tak, jeszcze nabiję więcej. Kurde, tam czekoladę mam niepotrzebnie. Cześć, może spróbujmy. Ja pierdzie. Jeden inta. Cześć, wejdę tu, żeby lipy nie było. Nie. Jezu, zapomniałem, że mam itemy przy sobie! Ja pierdzielę, ty niezła lipa! Nie ma lipy, widzowie, nie ma lipy. Jestem rozpieprzony konkretnie. Ja rozpieprzony mam łeb. Dobra, idę inta dobić. Zapalniczka wezmę i... Co w dupę? I grzebień, tak? Wystarczy. Dajmy nielegalny za ścianę, zaraz dam. Nie, to będzie nielegalne.
A nie, tu nie ma bramki. Jest, płynny plastik. Terraformę potrzebujemy. Płynny plastik jest nielegalny. Niech się biją. Okradniemy tego, który będzie miał low. Co masz? Pilnik. Łom. A łom potrzebuje do... Nie, czekaj. Ja muszę się dowiedzieć, czym się niszczy tego. Czym się niszczy te kraty u góry. Bo nie wiem. Czemu ja noszę papier toaletowy? Szafka. Kolejna szafka. Pyk. Czekaj. Śrubokrętem. Obcinacz, a obcinacz w sensie nożyczki. W sensie chodzi dwa pilniki i taśma, tak? O to ci chodzi? Kraty, nożyczki. Dobra, ogarniemy zaraz. To jeszcze to drewno tam w pierwsze, w blachę, to na łopatę, ale nie wiem, czy ja ją będę robił. Ile rzeczy w tej ścianie, chłopie. Dobra, czekajcie, czego my potrzebujemy teraz? Tego talku, tak? Jest. Kit, to jest to? Co zauważą? Tutaj zauważą, za blisko jest? No to te parę rzeczy tu odłożę i luj. Dobra, to teraz dopakujmy, pobijmy Feniksa odcisk, potem robimy kluczyk. Tylko, że czy Feniks w ogóle będzie miał ten item, co potrzebujemy? Nie wiadomo, ale dopakować trzeba. Trzeba na fulla, żeby strażnika rozpijeprzyć. Chyba, że zrobię z tej czekolady i go obleję. Ten kit mam połączyć z kluczem, tak? I potem odlew z płynnym plastikiem. Wchodzą czasami do tego pomieszczenia. Co się dzieje? Nie wchodzili do tej pory, ale kto wie. Idę dopakować. Ta oddam temu klucz temu strażnikowi, oddam, jak go zbiję. W sensie wyjmę mu ze kół, a potem wsadzę z powrotem, nie? Feniksowi. 10 razy można klucz użyć? A to... A, no to lipa trochę mało. No na pewno użyjemy dwa razy, żeby wejść i zobaczyć, co tam jest, a potem wyjść. No spokojnie. Zara Feniksa dopadniemy. Myślę, że niedużo już trzeba ćwiczyć, żeby go napieprzyć. Jaki film, widz Sparty? Jaki film? O czym ty gadasz? Chyba ucieczka z więzienia Minecraft. W nocy wyjść? Ale Palion będzie tym. Palion będzie strażnikiem. Tego obleje kwas. Ten. To. No właśnie, to co? To nieważne, co. W nocy tam wyjść dopiero? Spoko. Ale na tak jak wchodziłem wcześniej, to jak wejdziesz na chwilę,
To ci nie strzelają od razu. Dopiero po chwili. No już! Pieprzeńce. Kolacja o 16, a o tej godzinie obiad? Tu chyba obiadu nie ma. Jest tylko śniadanie i kolacja. Strażnika do celi wpieprzyć? Siadanie kolacja jak na tych? Się obiado kolacja, no jak na koloniach. Bijcie się, bijcie. Tylko ja nic ilegalnego nie mogę wynieść, bo jest bramka. Może coś ciekawego będzie miało. Zapalniczka, fajnie. No mam już prawie full siły, idę teraz inta trochę, a mam mało tego. Obiado, kolacja i luj. Dobra, inta troszeczkę, bo jest mało. Myślę, że Feniksa można teraz pobić przed nocą, żeby już tam na górę wejść. Luj, robimy to. Inta ile ja mam? Dokładnie. Mało fest. Nie zrobię żadnego narzędzia, znaczy mam kilo w niebel. Ale ja nie wiem, który ma pomarańczowy klucz. Nie widać przecież tego. Dobra, wezmę. Jest Feniks, jest Feniks. Wezmę baseball i kit. Idziemy Feniksa napaść, on tu w dół biegł. Jest! Kurde, znowu się zacięło, zoba. Zielony, ma miał być pomarańczowy. Ja nie chcę. Ty, ale zobacz, że się zacięło, że biorę to i się quest nie wykonuje. Chłopie, przestań napieprzać tą wiadomość! Kurde, przypadkiem perma dałem. Dobra, luj. Time outa chciałem. Nie spam. No nie da się tego oddać, to jest bug. Dziękuję, Mariano. Chciałem tej mało to dać. Czekaj, kogo ja miałem jeszcze pobić? To ja muszę tego questa wypieprzyć. Ja muszę innego strażnika pobić. Broń mam tego. Tylko ja muszę się uleczyć. Czy możesz parę pytań zadać? Tu chyba leczy nie daje, nie? Tak, gdzie jest ten skrzydło szpitalne? Zielonego klucza nie chcę. Gdzie był ten? Tutaj chyba było, tak? Nie, to było na zewnątrz to skrzydło szpitalne? A nie, tutaj jest. Czemu mnie bije? Porypało cię? Ale ja go dawno temu lałem. Ale oni broń sobie mogą odzyskać pewnie. A racja, jak daje SPX po długowniku, to się buguje, rzeczywiście.
dobrze, widzę, że to wyłapałeś. Kurde, no i nie pobiłem żadnego, chyba że jeszcze teraz? Podczas apelu, jak złapę tam na dole kogoś. Spróbujmy. Wejdę tylko na apel na sekundę. Mogę już iść? Spróbujmy jednego typa. Kurde, późno, późno. Nie, no nie zdążę. Japi. Śmieć. Tylko nie na klapy chyba. Serio w dupę. On nic nie miał. Ty, ale drzwi nie zamknęli. A. Nie mogłem się lecić, już próbowałem. Co ty piszesz, Gregory Floridow? Chłopie! Jak ja cię zaraz na łeb walę. Dobra, wytłumacz mi jedną rzecz. Idę do biblioteki na trochę. Przestań! Grigori, co ty piszesz? Muszę kogoś zbić. O kurde, apel jest! Nawet nie zobaczyłem, czy jest do mnie najazd, czy nie. Jak mi zabiorą wszystko. Chociaż ja dużo rzeczy nie mam. Ja mam większość ze ścianą tych ważnych. A mogę z odlewu klucza potem w kicie zrobić nowy odlew? Czy zawsze trzeba mieć klucz? Nie. To mogę zrobić niby dwa takie kity i z bomby odbić w dwóch. Ale mocni ci strażnicy są. Kurde w dupę! Przecież ja nie mam baseballa. Nie, ja mam. Czemu ja kazeta nic nie bije? Czemu ja go podszybiłem? Nie. Iś! No przecież wygrałem tą walkę pieprzoną w dupę. Rozpieprzona gra. Rozpieprzona gierka, naprawdę. Dzięki za piątkę. Tak. Planuję. Dla widza oczywiście. Easy. Będą wstawiane. Tylko pytanie kiedy? Mam dwa kity. Armor mogę lepszy zrobić? Ty, dobra! Biorę kubek i robię to gówno, co mówiliście, i poleję kogoś. Obleję kogoś kwasem. Serio, kogoś kwasem obleję. Aj, ja biłem w ogóle bez... Nie miałem kitu, a biłem policjantów. Po co? On coś z głową? Tym mogę one-shotować? Ale
To się... muszę to użyć na kimś? I tyle? Gdzie obleję? No gdziekolwiek. Na mordę najlepiej. Czekaj, kazet. O kurde, ja kitu nie wziąłem. Przecież ja kitu przy sobie nie mam, po co ja go oblałem? Fart, że nie miał. Dobra, nie ma on. Kto jeszcze nie miał? Nie pamiętam, których już sprawdzałem. Dobra, zróbmy napad na bank. Maciusia nie biłem. Czemu on tego nie ma? Co daje kit? Normalnie walisz kit. O, ty śmieciu! Czemu on mnie bije? No to jest bóg. Ja go biłem wczoraj. Znaczy nie, no dzisiaj go oblałem czekoladą na royale. Nie powinno coś takiego być. No. Muszę się uleczyć. Jak to zdrowie przychodzi w normalnym tempie do góry. Czekaj, mam znowu czekoladę. Black Blue jeszcze nie lałem i Mario. Ale z takim HP nie dam rady, muszę mieć ponad 40. Zakradnijmy się za nim. Serio w dupę? Serio? O! Jezus Mario w dupę! Zapomniałem! Z takim tym nie mogę ich bić. No. Mario. Maciuś nie miał. O! No co ty w dupę robisz? Już mam 100 HP. W sensie 40. Pieprzony śmieć. Maciuś. Masz przepieprzone na tym streamie. Dzięki BK Kill. Ty Amy'ego lałem? Amy'ego też nie lałem. Nie Bekaki, tylko Beakalik. Co jest w dupie? Flapa też nie lałem, dobra. Robimy napad na bank. Wyjdzie stamtąd i go ładuje. Oni nie mają kluczy! Bikalik, spoko. Dobra, Flap, Maciuś, Bity już byli. No nikt nie ma kluczy w dupę. Kto ma te pomarańczowe klucze? Ja już połowę strażników pobiłem. Zobacz. Się pultają. Zobacz jak się pultają. Czego się pultasz, kazet? Chłopcze. Dobra, nie ma czasu, trzeba wyciskać na klatę. Randomowo się zmienia, kto ma klucz codziennie. Ja pierdzielę, to jest jeszcze gorzej. O chłopie, przynajmniej będą mnie bili. Co ja robię? Proszę. Proszę, nie, mam 5 HP. Ci co na apelach stoją mają klucze? A, dobra. To ma sens, bo Feniks wtedy był chyba. Jak to się codziennie zmienia, to nie ma co zapisywać jak to miał. Co
zaraz ogarniemy. Kurde, no nie wyniosę tego. Chciałem tak sneaky zrobić, a gówno wyszło na klacie. Błagam cię. Pluki. Bo ci łeb rozpieprzy. Zostaw mnie w spokoju. Nie wchodź tu. Gdzie prześcieradła? Ja pierdzielę, no nie wyrobię, widzowie. Ja mam rozpieprzony dzień. Zbrojownia za ścianą, no. Jest zbrojownia posiadana. Zdejmij go, co ty pieprzysz? To nie mój pokój? No jak, plakat przecież, co ty gadasz? Ja mam plakat w pokoju. Dobra, inta może dobijmy troszkę, bo ja siły już mam prawie full, już je potrzebuję. A inta jest mega mało. Spoko ma rolas, ale nie, no jest ostro. Tylko pomarańczowy klucz trzeba. Teraz na porannym apelu zobaczymy kto ma i cały dzień będziemy ich lać. Jest plan. Na porannym apelu zobaczymy kto ma klucze i potem dymamy ich cały dzień. Tak, tak, OTP ma mandarynka, no. Metal, taśma, uniform więzienia, armor, drewno, kabel, zielony, żyletka, brońca 5x5. Ciekawe. Dobra, dopakuję ten czas, który można, ostatni. Żeby mieć na fulla siłę i Feniksa złączotować baseballem w głowę. Ale co ty Amy mówisz, chłopie? Będziesz tylko na apelu, to ci rzepkę przetrącę w kolanie. Już se nie pobiegasz w życiu. W sensie, jako strażnik więzienny. No, będziesz miał protezę biodra, chłopie. Tak ci zapieprzę, baseballem. Oczywiście mówię o grze, bo to jest RP, tak? To jest RP. Roleplay. Kumasz? Dobra, ładnie. 50 HP. 55 inta też spoko. Dobra, i kto tu był? No, rzeczywiście, ich nie lałem. Więc może mieć to sens, że oni cały dzień mieli klucze. Czekaj, ja nie mam tego kleju? Znaczy pas chyba. Trzy kity zrobię. Trzy pomarańczowe klucze będziemy mieli. Przynajmniej te odlewy. Czemu mają suba? Reklama mi się wyświetliła? Proste jest na to wyjaśnienie, bo nie masz suba. Dobra, odpocznę. Dobra, widzowie. Baseball. Kit, kit, kit. Black Blue. Mario Kłęku. Cze, co? Oj, chyba widzę szukał. Chyba, że oni znowu mają ten. No nic, co Black Blue przetrąćmy rzepkę, zobaczymy co się stanie.
śniadanie, jestem, nie mogę wejść, mam kity. To komuś innemu przetrącę rzepkę. Jak on szybko bije, co jest? Ty rzeczywiście nic nie ma. O co chodzi? Czekaj, bo mnie zbiją zaraz. Nie! Co straciłem, bejsbolalko? Jest okej, okay, o Boże. Dobrze, kity odłożyłem. Jakbym stracił 3 kity, ten coś rozpieprzył. Black Blue. Czy oni tu wyjdą? Czy tam jest przejście? Tam jest chyba przejście. Nie idzie. Ja pierdziele! No i luj. Kurde w dupę, co to jest za kolor? Fioletowy, ja chcę pomarańczowy. Po co mam brać? Jeden wezmę, niech będzie. Najwyżej dwa zrobimy pomarańczowe. Nie poultaj się. HP sobie odnowimy na spokojnie. A dziękuję Monsunia za 2 miesiące. Witam cię. Masz jednak suba, teraz odśwież sobie. Odśwież sobie streama. Czaj, to Black Blue tlałem teraz i miał klucz. To chyba tak to działa. To kto tam jeszcze był? Kłęku i kto? I Mario, aha, dobra. Nie wiem czemu strażnicy mają taki duży attack speed. Ale z tego co widzę, to na wyższych tych ja już nie będę mógł bić strażników. Tak prawdopodobnie. Tylko będę musiał ich kawą odlewać, bo oni są mocni bardzo. Mega mocni oni są. Ja pierdzielę, teraz na apel nie pójdę. A tak speed się na worku robi? Co ty gadasz? To ja myślałem, że to szybkość chodzenia jest. Co ty gadasz, że to jest attack speed? Że potem się tak lata po mapie, jak w Tibi na wysokim levelu. Prędkość zaraz ogarniemy. Złoty! To jest pomarańczowy? No jak? Chyba nie. Ile jest tych kluczy? Do których drzwi jest ten? Bo ja w ogóle zdobyłem jakiś fioletowy, a nie ma takich kłódek. Bierz jeden? Dobra, jeden wezmę na wszelki. O fuck. O fuck! Tu jest czerwony, no to jest fioletowy chyba, czerwony. Czerwony to fioletowy, tak?
No zobacz, to jest chyba złoty. Zielony jest jeszcze. Tych kluczy jest więcej. Fioletowy to fioletowy, no ale nie ma takich kłódek w dupek fioletowych. Gdzie takie kłódki są? Ja pierdzielę, no co ty pieprzysz w tym momencie? Oby za ścianą były rzeczy. Bo jak ja tą grę usunę. To nie jest moje, prawda? Wczytaj? No, czytać mogę ten dzień. Ostatni dzień się da wczytać. Czyli ten, bo się zaczął. A nie, da się! Chłopie. A jest? Cheater? Jak cheater? Widz napisał wczytaj, ja nic bym nie zrobił, jakbym nie wiedział, że się da. Ale po... co to jest za cheat? Save. Save to jest cheat, chłopie? Normalna rzecz. Tylko, że kluczy teraz nie mamy. Jest fioletowy kolor, jest fioletowy kolor. Ty, ale to w takim razie nie wiem, gdzie jest pomarańczowy. Wszystko za ścianą? Zaraz schowam. Nie, nie ma tam miejsca tyle. Mario nie biłem. Dobra, Mario zbiję. Ale co ja jeszcze mam nielegalnego? Folia. Baseball, kit. I to, tak? Ja nie mam miejsca. Ale nie przez plakat to znaleźli, tylko rewizję zrobili. Biurko za ścianę? No co ty, to na pewno lipa będzie, jak zobaczę, że biurka nie ma. Co ty, z głową coś? Co ty mi piszesz? Biurko za ścianę w pieprz? Co ty pieprzysz? Chłopie. Folię wywalę, bo i tak jest useless. Pilników zrobię tego. Muszę mieć taśmę klejącą. I z pilników zrobię jeszcze jedne nożyce. Iluj. Ma to sens? Kolejny w dupę pilnik. Przestań w dupę się pultać, szczochu pieprzony, ci płacą minimalną szmato, się będziesz pultał. Wypieprzaj stąd. Rozpieprzony strażnik, ty. Na poważnie ci mówię, żebym tego strażnika pod prysznicem żyletką potraktował. Przysięgam. Żyleta byłaby dla strażnika. Nie, ja mówię o grze oczywiście. Czemu? Co się stało? Co ja zrobiłem? Gdzie jest pieprzona taśma klejąca? Usłyszeli, czego im życzysz. Co ty piszesz? Czekaj, czekaj, czekaj. Szybka akcja, szybka akcja. Ale już mam tych pilników od zapieprzenia. Co się dzieje? Co się w dupę dzieje?
Dobra, Mario, jesteś ładowany tego dnia. Normalnie łepek pęknie. Jak baseballem zapieprzę. Zaraz się zleje pałą. Chłopia. Jak zaraz ci łepek pęka. Jak się robiło kilo? Drewno. Taśma i co jeszcze? W ogóle ja nie wiem, czy ja potrzebuję kilo. Tam dało się jakąś drabinę robić. Albo kupić? Nie wiem, czy tą drabinę się da zrobić. A łom, rzeczywiście. O Jezu. Kurde w dupę. Dużo tego ścierwa potrzebuję. Ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić już. Ja mam za dużo tych itemów. Ja mam za dużo itemów. Dobra, muszę zbić tamtego. Muszę zbić Mario. Dobra, zbiję Mario. Proszę, tylko żeby on miał ten pomarańczowy klucz. No co mi to da, jak tam wejdę? Tam się da w dzień pójść. Zobacz, jest otwarte, jest tylko w nocy zamknięte. Złoty to pomarańczowy? Nie, no złoty to złoty chyba, czy nie? Co ty gadasz, czy to jest pomarańczowy? Kurde. To jest pomarańczowy, kurde w dupę! Luj. Idziemy. Wchodzić na dach teraz, czy w nocy dopiero? Noc. Ja pierdziele, mamy co robić tego dnia. Boję się, że to zobaczą. Ale nie, no to jest daleko. Chyba nie zobaczą. Ile potrzeba? 17? Nalać plastik do formy, no. 6 mocnym 5-headem pierwszonym. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dobra, 20 wziąłem. Nie wiem, bo pewnie spadło już, bo to szybko spada. Wiesz, trzeba non stop czytać, bo ten intelekt po prostu wyparowuje z głowy. Gierka zarąbista jest. Tylko jak mi jeszcze raz zrobią nalot, chłopie, to ja... robię usunięcie tej gry. Tylko mi nalot zróbcie. Po co ja tego tyle biorę? Jest. Przesunę to tutaj. Ty, mogę trochę itemów tam na górze wrzucić, ma to sens? Czy oni tu mogą chodzić? Rozrzucić tu itemy? Prześcieradła, racja. I kukłę! Na noc!
O ja pierdziele, znowu mnie nienawidzą. Ale masz drzwi takie same? Jakie? Jakie drzwi? W swojej ścianie zamuruj drzwi od środka? I co, żeby wchodzić tam kluczem? Ale chłopie... Żeby tędy wchodzić? No ale ja się boję, że potem Mario już nie będzie miał klucza. Będę szukał 10 lat. A nie, bo ja mam tutaj przecież dwie formy jeszcze. Co zamurować? No wiem, że klucz się zużywa. No 10 użyć podobno jest. Co mam zamurować? Drzwi mogę zamurować? Co ty gadasz, chłopie? Co ty ględzisz? Jak drzwi zamuruje? To nie jest twój dom. Nie no. Żarty, żarty. Porwalo dodaj. Rozpieprzony jesteś konkretny. Patrz to. Kruche walej luj. Jak to się wali? No kurde! Za szybki jest! Dobra, będę zmęczony. No to wolno leci. Skupiony na waleniu gruchy? No tak trzeba. Nie mogę dać gdziekolwiek cegły w tej grze, tylko w konkretnych miejscach się da cegłę dać. Dobra, a Mario pamięta, że go lałem dzisiaj, czy nie? Nie pamięta, dobra. Dobra, widzowie, to jest ta noc, w której sprawdzimy, co jest na dachu. Opening dachu, opening dachu. Dobra, za kolak i Quinto. Dobrze, dobrze. Serio, jakbyś za kolak się rozprął, że ja mam itemy tutaj. O chłopie. Ciekawe, ciekawe co na tym dachu będzie. Snajper jest? No snajpera już nie ma, bo jest noc. Dobra. Czekaj, czego ja nie wziąłem? Gdzie ten klucz? A za ścianą. Dobra. Nożyce. Czekaj, mam pałkę. Cinasz to. Łopatę może się przydać. 90%, no czy 10 razy. Jest. O chłopie, tu jakieś gówno lata. Tu się da wyjść? Ja pierdziele, spadłem z dachu! Ja pierdziele, z dachu spadłem. Wczytać muszę znowu. A to jest łatwa ucieczka, bo jak będę miał kill off, po prostu zniszczę, a mam kill off. Ej, wczytuję i uciekamy następnego dnia. Ty, czekaj. Będzie krata do przecięcia tutaj? To może teraz ucieknę. Sprawdzimy szybko. Czy mur jest dookoła? Nie ma kraty. Rydel masz? Za słaby on jest. Nie, poza tym na dole też jest będzie mur.
Muszę wczytać. Nie, bo pod murem też jest mur, a nie mam tego. Kurde, no nie wiedziałem, że się z dachu da spaść. Ja pierdzielę. Test rydlem? No mogę dla widza zrobić. Jakbym wziął ten kill off, to już byśmy uciekli. Odpieprzyłem lipa, muszę wczytać. Ty, nie ma muru. Kurde, rydla nie starczy. Kamerka, sorry. Aha, jest mur. Nie, nie ma. Rydla nie starczy, bo jeszcze potem trzeba się wykopać. No nie wiedziałem, że się z dachu da spaść. Co to w dupę jest? A ziemia. Co to jest? Kamień? Tej nocy... Dobra, posłuchajcie mnie teraz o spokojnie. Tej nocy... Upsrałem. Tej nocy uciekamy. Czekaj, inni ludzie mają te klucze. Nie, Mario jest znowu. Dobra, Mario ma. No nie mam kluczyka. Mam kill off, ja mam kill off. Tylko go nie wziąłem. Bo nie wiedziałem, że się da z dachu spaść. Nie zesraj się. A nie, czekaj. No pysk tam. No czego wy razem łazicie? Bo was rozpieprzę zara. Nie wchodź tu. No nie mogę na śniadanie wejść. Rozumiesz to? Nie mogę na śniadanie wejść, bo mam kit przy sobie. Klucz, kill off, dwa rydle dla pewności. Ale ja mur zniszczę kill offem. Da się zniszczyć mur czy nie? A muru się zniszczyć nie da. Co ty gadasz, że się muru zniszczyć nie da? To muszę dwa rydle mieć. No przestańcie się rzucać na mnie! W dupę rozpieprzona gra. No nie wytrzymam, widzowie, psycha mi siada. Przestań mnie ganiać! Gdzie jest ten Mario rozpieprzony? Ja pierdziele! Nie wyrobię! Mogę już czytać? Mogę wczytać? Mario, jak ty mnie denerwujesz. Amy, puść mnie. Jest Mario, chociaż tyle. Ja pierdziele, zostawcie mnie. Gdzie Mario poszedł? No teraz Mario się ukrywa przede mną. Ja pierdziu. Ładnie pachniesz, dzięki. Masz. Spieprzaj.
mnie zdenerwował. Mario, jak ty mnie dzisiaj denerwujesz, chłopie. A, ja nie mam tego. A, ja nie mam taśmy. Ale nie potrzebuję nożyc w sumie. Ja potrzebuję łopaty i kilofy, żeby uciec. Ja mam jeden kilof, on wystarczy. Jakby kamień się trafił, nie? Tylko jak się robi na trzy... Zrobię łopatę. Jedną. Tylko i tak potrzebuję taśmy. A mam dwie łopaty rzeczywiście i kilof. Manekina. Dobra, to my już nic nie potrzebujemy, tak? A nie, inta potrzebuje. Żeby zrobić odlew, tak? To trzeba 80 inta było. Ja pierdziele, no rozpieprzony jesteś, serio, Mario. Kiedy jesteś zawistny, chłopie. Popracuj nad sobą, bo serio ci psycha siada szybko. Nie jest praca dla ciebie. Nie jest praca dla ciebie, serio ci mówię. Zostawcie mnie, ja chcę się uczyć. No mogę czekoladę wziąć, bo chyba mam. Jakie przeszukanie mam, co ty gadasz? Do której stream? Jakoś 23, tak mniej więcej streamuję daily od 2 lat, chyba tak z rzędu daily robię. Gdzieś do tej godziny. No. Także wiesz, no staram się dla widza, żeby daily długo trwało. No tak, Kamil, to jest mega susi. O chłopie, ile inta. Od października robię daily 2 lata. No tak, ale nie tego października. Tylko tego października. Innego, kiedy był nalot w Wietnamie z napalmem. I od wtedy robię... Co ja pieprzę? Dobra. Chłopie, jest git. Ja robię non-stop daily, dzień w dzień. A ty się dopieprzasz. No dokładnie, Draco. Dobrze, ty chociaż jedyny o tym mówisz prawdę. Od 2 lat to ty się 3 razy odpaliłeś? Co ty pieprzysz, farmazonie? Dzięki, VoxCox. Fajna koszulka, dzięki, Lucek. Czego ty się pultasz? Czego ty się pultasz? Czas na ćwiczenia. Idę z chłopakami poćwiczyć troszeczkę. Dawaj, gruchę powalimy. Grucha jest bita dzisiaj z kolegami. No kurde! Co się tam dzieje? Jestem więźniem z wyrolem. Prysznic. Regal na nago po siłowni. Ciekawa walka na High League 5 się szykuje jaka?
Rozbierz wszystkich więźniów, teraz masz, o. Zobacz. Siema. Dziadek, co tam? Co tam u ciebie, Patrygiusz? Co tam kądził u ciebie? Z dziadkiem się myjesz? Co ja pieprzę? Wspólny prysznic z dziadkiem? Powspominamy Wietnam. Daj mi to. To ja mam nic nie robić, tak? Nie, czekaj, a może sobie ulepszymy tamten kilof? Tylko czy ja potrzebuję ulepszać kilof? Chyba nie. Chociaż raz można by go ulepszyć na wszelki. Manekina, a racja. Prześcieradło też dojść na ścianę. Mogę dać dla widza. Ty, mają w dupie to? Widzą, że zakrywam pokój, żeby nic nie było widać i luj. Tak, Drako, no. Do kolana, co najmniej. Widziałem cię pod prysznicem. Czekaj, co ja mam zrobić teraz? Ty, bo ja nie wiem, co mam za bardzo zrobić. Bo mam już klucz, mam dwa rydle, mam nożyce. Czekolada by się tylko przydała. Mam też czekolady, chłopie. Ja mam wszystko. Ja uciekam w tej nocy. Dobra, widzowie, rozpieprzone to więzienie w tydzień. W tydzień rozpieprzone więzienie, jest prosto. Ty, a co jak będzie potrzebne tego? Podpora. Nie, nie trzeba na 3, na 4 trzeba podporę. Czemu nie ucieknę? Czemu nie ucieknę? O co chodzi w tej grze? No jesteś starcem i ostatnie dni chcesz w więzieniu przeżyć. Wnuczka przydusiłeś poduszką, żeby do więzienia trafić na ostatnie dni, bo obejrzałeś Skazanie na Shawshank i ci się spodobało. No, taka jest fabuła. Oczywiście mówię o grze, to była fabuła z gry. Ja mówię, ty kto ma przeszukanie? Jak mnie już nie ma. Dobra, rydle, tak? A ja kamerkę miałem dać z powrotem tu.
Uciekać, uciekać. Kamień, kamień. O, dobra. Ja myślałem, że 2% go uderzyłem. Jak się nie uda, Mario? Wiesz, że ja ci do sernika nasrałem dzisiaj na tym, na przesłuchaniu? Jak mnie przesłuchiwałeś? Wyszedłeś na chwilę, ci do sernika nasrałem. Masz lipę. O chłopie, zmęczony jestem. Ty! Ze zmęczenia się nie uda. Teraz tylko wykopać się. Ale wolno zmęczenie spada, co jest? A nie, szybko, po 3%. Nie, co jest? Kurde! Powyżej 100 to będzie wolno spadało. Trzeba czekać. Ja pierdzielę w dupa. Jedzonka za mało dziadek wziął niestety. Dziadzia za mało jedzonka, sadgę. Dwa kamienie z rzędu trafić, no chyba unlock, nie? Prawie cały kilo się zużył. Jakby te mocniejsze kamienie się trafiły, a nie 30-50%, tylko 100% 2, to byśmy nie uciekli. Ja pierdzielę, ile jeszcze razy? 5? Nie, co ja gadam? 4? Ta, a ja ci nastralem do tackich kuchni, wtedy jak myślałeś ze czekoladka na obiad. Dobra, dobrze z orzechami coś jadłeś, bo serio mi dało energię to gówno. Chyba przez te orzechy. Ja myślałem, że to normalnie Lion. Co ja pierdzielę? Jak ja myślałem, że to Lion od Nestle, ty, a to gówno od Mario. Nice. Daj mi uciec, bo będzie lipa. 72. Piąta, Jezu, zaraz zapalą światła. Nie, dobra, o 8 zapalają. Dwa razy. Nie mam liny, ale da się wykopać ten. Da się wykopać. Wyjdę normalnie tak jak tu, zobacz. Już mnie chciałeś oskamować. Wróć do celi od Polski. Właśnie nie da na dach wrócić. Ale następnym razem, jak będziemy uciekać dachem, to będę brał linę ze sobą na powroty. W razie czego, ok? Zapamiętajmy. Nara! Pieprzyć to więzienie i tych strażników zapieprzonych. Ez. Rozpieprzone więzienia, tak o chłopie, tak o, tak. Strażnicy napieprzeni. Ez. Ej, ładnie. Średnie więzienie okazało się nie aż tak trudne, tak szczerze, ale chyba też farta mieliśmy z tym, że było od razu takie fajne wyjście z celi. Na dach, potem skok z dachu, spoko. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę